Dzień dobry Państwu. Miałam zacząć swoją wypowiedź zupełnie inaczej, ale po słowach pana Wojciecha Solarza, które tak dosyć mocno mną wstrząsnęły, że jednak my jako górale z Białego Dunajca nie byliśmy w stanie przekazać chociażby cząstki tego, ile uzyskaliśmy dzięki pani Zofii Solarzowej. A tak w ogóle to zacznę od tego, że to, że kilka razy poprawiałam swoją książkę, to jest związane z tym, że ja naprawdę dużo mówię. Więc dużo piszę, bo dużo mówię i proszę mnie pilnować, jakbym faktycznie przeciągała ten czas. Tak, i mogę wziąć faktycznie na siebie ten czas taki no, dosyć długi, kiedy ta książka się miała ukazać. Ja jestem już bardziej pokorna niż moi dziadkowie. Mogę faktycznie tą winę przejąć na siebie. Szanowni Państwo, proszę mi wybaczyć, jeżeli w niektórych wypowiedziach będę uderzała w zbyt dumny ton, ale ta część dotycząca życia pani Zofii Solarzowej w Białym Dunajcu to jest opis mojej rodziny. To jest duża część o mojej babci, o moim dziadku, bardzo niepokornym, o którym można by było dużo opowiadać, który miał swoje przywary, ale mimo to mam wrażenie, że był lubiany przez panią Zofię Solarzową. Jak będziecie, bardzo dobrze pamiętam. Tak, jak będziecie czytali o takim zbójniku, niepokornym Bronku Palerze, Bundzie, to jest właśnie mój dziadek i on naprawdę był niepokorny. Sam o sobie mówił. Kazało pani Zofii, to nie pani, to pani matka. Tak, to moja mama tak, bez mamy mojej w ogóle nic by się nie odbyło, bo gdyby nie mama, to na próbie by nie było ani dziadka, ani babci, no bo by się musieli zajmować. Pani. Tak, no najważniejsze dzisiaj. Skalni ludzie i skalne drogi. Skalni ludzie pokazuje, że pani Zofia Solarzowa faktycznie miała świadomość, że przyjdzie i pracować z ciężką społecznością. Skalni, bo twardzi, bo hardzi, bo butni. I to miejsce, do którego trafiła pani Zofia Solarzowa, Biały Dunajec, był bardzo skomplikowany społecznie. Tam spory toczyły się w obrębie jednej wsi. I to nie były spory na zasadzie, że ktoś się z kimś pokłócił. Tak, Górny i Dolny Dunajec. Jeżeli ktoś przekroczył wypisaną granicę, to tam wtedy faktycznie była bójka. Regularna, bardzo często. I w tym miejscu bardzo twardym, ciężkim przyszło tworzyć pierwszy zespół artystyczny Biały Dunajec, co wywarło bardzo duże piętno na wszystkich mieszkańcach Białego Dunajca. Ja czasami mam wrażenie, że ta legenda pierwszego zespołu i pani Zofii Solarzowej zaczyna troszeczkę wyprzedzać mieszkańców, nas. Ponieważ osoby, które nigdy nie należały do zespołu, opowiadają historie z życia, różne anegdoty, tak jakby w nich uczestniczyli. My doskonale zdajemy sobie sprawę, że tych osób nie było na wyjazdach, natomiast oni opowiadają, że siedzieli przy wspólnym stole i tam to, a nie inne się działo. I z jednej strony to jest faktycznie śmieszne, dla mnie bardzo fajne i dające takie do myślenia, ponieważ wydaje mi się, że ta jedność i wspólnota, która została wytworzona przez no, nikogo innego jak panią Zofię Solarzową, ona trwa. I przymykamy oko na te różne opowieści właśnie po to, żeby dać ludziom taką możliwość pokazania wspólnej idei, wspólnego celu i tego, co było tak naprawdę ważne. W tym twardym podhalu pani Zofia Solarzowa znalazła klucz do potencjału ludzi, do ich temperamentu, do takiego ugładzenia wszystkich, do pokazania tym prostym ludziom tego, w jaki sposób można żyć. I że to faktycznie jest na wyciągnięcie ręki. Wszyscy byli dumni. Ja mam wrażenie, że nawet po mojej dzisiejszej wypowiedzi słychać, że ja też jestem dumna. Naprawdę to, ile społeczność Białego Dunajca uzyskała przez działalność i życie pani Zofii Solarzowej przez te 15 lat.
wiem to na ICU, jest niesamowite. I to, co napisałam, jest taką odpowiedzią na zakończenie tekstu na Wysokiej Perci. Tam pani Zofia Solarzowa wraca myślami do mieszkańców Białego Dunajca, do jesieni na Podhalu. Zastanawia się, co robią w tej chwili. Zaczyna snuć za nich plany. Zaczyna sobie wyobrażać, jak ich życie mogłoby wyglądać. To, w jaki sposób ona by życzyła sobie, żeby ich życie potoczyło się dalej. Każdemu życzy dobrze, każdemu życzy szczęścia. I gdyby dzisiaj mnie pani Zofia Solarzowa zapytała, i co wy w tej chwili robicie, kochani, to odpowiedziałabym równie dumnie, jak wszyscy członkowie ówczesnego zespołu, że kontynuujemy jej pracę, że działamy, że mamy siłę, że podejmujemy ogromne wyzwanie, jakim jest odtworzenie pierwszego nagrania płytowego, które było zrealizowane, które było napisane przez mojego wujka w roku 58. I to odtworzenie jest o tyle z jednej strony trudne, gdyż ludzie odtwarzający i wyśpiewujący te nuty, które były bardzo mocno podkreślane, mają taką niepewność w sobie, czy dadzą radę, czy podołają. Ja mam wrażenie, że tak, na pewno damy radę i na pewno będziemy mogli się pochwalić tą naszą działalnością. A z drugiej strony, co dla mnie jest niezmiernie podnoszące na sercu, jest to, że to nagranie ciągle dudni w uszach nie tylko moich, ale moich kolegów, dzieci i wnuków osób, które tworzyły zespół Zofii Solarzowej. Oni nie muszą się uczyć tekstu. Oni dokładnie odtwarzają z akcentem, z nostalgią słowa zawarte na pierwszej płycie. I tak na koniec, może to będzie naiwne, ale mam nadzieję, że to 15 lat w Białym Dunajcu jednak dało satysfakcję. Jednak te lata były pewnego rodzaju spełnieniem. Ponieważ gdyby pani Zofia Solarzowa widziała, jak potoczyły się dalsze losy ich wychowanków, którzy zostali ogładzeni, wychowani, doprowadzeni do kultury, którym zostało pokazane, że można czytać, można wyjeżdżać, można być sobą, można tworzyć, można prowadzić zespoły, można przekazywać dzieciom najlepsze wartości, to byłaby z nas wszystkich dumna. Spełniona. Dziękuję bardzo.